Skoro ułożyliśmy już nasze równania, zastanówmy się teraz, czy nie mogą nas one doprowadzić do jakichś ciekawych wniosków. Dla rozgrzewki powtórzmy to, co robiliśmy w poprzednim filmie, ale zróbmy to przy pomocy tych równań. Te równania to tak naprawdę matematyczna reprezentacja tej informacji, którą mamy tutaj u góry. Na początek zastanówmy się, ile w planie podstawowym będzie nas kosztował udział w trzech zajęciach miesięcznie. Mamy równanie i nasz całkowity koszt w tym miesiącu wyniesie 20 dodać 8 razy liczba zajęć. T to liczba zajęć. T równa się w tym przypadku 3, czyli za T podstawiamy 3. Nasz koszt w tym rzędzie tabelki wyniesie 20 dodać 8 razy 3. 20 dodać 24, razem 44 zł. Zróbmy to samo dla planu próbnego. Ile będzie kosztował udział w trzech zajęciach w ciągu miesiąca? Tu sprawa jest trochę prostsza. Nasz całkowity koszt wyniesie 12 pomnożone razy liczbę zajęć. T w tym przypadku równa się 3, K równa się 12 razy 3, równa się 36 zł. Koszt w tym miesiącu wyniesie 36 zł. Możemy też odpowiedzieć na ciekawsze pytania przy pomocy tych dwóch równań. Na przykład, w ilu treningach muszę wziąć udział, żeby zapłacić za nie 54 zł? Powiedzmy, że mam taki budżet. Zaglądam do portfela, widzę, ile mam pieniędzy i na tej podstawie planuję wydatki na sport i zdrowie. Na tyle mnie stać, 54 zł. I pytanie brzmi, na ile zajęć jogi będę mógł pójść w miesiącu, korzystając z tych dwóch planów? Policzmy to najpierw dla planu próbnego. Na ile sesji jogi mogę pójść za 54 zł? Załóżmy, że to bardzo specjalny klub jogi, Super Yoga Studio, tak dbający o klienta, że pozwala nawet ćwiczyć przez pół sesji i nie kasuje wtedy za całość, tylko płacimy 6 zł. A jak zechcemy przyjść tylko na 15 minut, to zapłacimy tylko 3 zł. Liczą dokładnie, jaką część godzinnej sesji ćwiczysz, więc nie musisz brać udziału jedynie w całych treningach albo płacić za nieprzećwiczone minuty. Możesz sobie ćwiczyć ile chcesz, a Super Yoga Studio skasuje proporcjonalnie do przećwiczonego czasu. No to jeżeli tak, to na ile sesji w planie próbnym mogę sobie pozwolić, mając w kieszeni 54 zł? Zastanówmy się. Nie wiem ile sesji, ale wiem, że mój koszt będzie wynosił 54 zł. K będzie się równało 54. Zamiast K możemy zapisać 54. Równa się 12 zł za jeden trening razy liczba treningów, razy T. Ułożyłem równanie i żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy, że obliczę T, które spełnia to równanie. Teraz T w tym równaniu jest niewiadomą. Pytamy, jaka liczba treningów pomnożona razy 12 równa się 54. Jeżeli chcę mieć niewiadomą po prawej stronie równania, tak żeby równanie przybrało postać T równa się tu jakaś wartość, to wystarczy, że podzielę prawą stronę równania przez 12. 12T podzielone przez 12 równa się T, czyli równa się liczbie treningów, o którą pytamy. Jeżeli to jest równanie i ma tutaj znak równości, to nie mogę podzielić prawej strony przez 12 bez zrobienia tego samego z lewą stroną. Jeżeli to równa się to, to żeby ciągle te rzeczy były równe, muszę wykonać te same czynności w odniesieniu do obydwu stron równania. Po prawej stronie zostanie T, po lewej stronie 54 podzielone przez 12. Pomyślmy. 12 mieści się w 54 4 razy, 4 razy 12 równa się 48, zostaje reszta 6, czyli 12 mieści się w 54 albo 54 12 równa się 4 i 6 12, albo krócej równa się 4,5, czyli stać mnie na 4,5 sesji jogi według planu próbnego, jeżeli mam do wydania 54 zł. Gdyby była to szkoła jogi, która nie pozwala na udział w częściowych sesjach, czyli od wejścia na salę od razu kasuje za całą godzinę, to na pewno mógłbym wziąć udział w 4 sesjach. Więcej nie, 5 sesji przekroczyłoby już mój budżet. Ale ustaliliśmy wcześniej, że prowadzący Super Yoga Studio potrafią liczyć, więc stać mnie na 4,5 treningu. Zadajmy to samo pytanie w odniesieniu do planu podstawowego. Na ile treningów mnie stać za 54 zł? I jeszcze raz to samo. T
To jest mój całkowity koszt w tym miesiącu, to jest moje K, czyli 54 zł równa się 20 dodać 8 razy liczba treningów. I zróbmy tak samo jak poprzednio. Powiedzmy, że chcę liczbę treningów, moją niewiadomą T, mieć po prawej stronie. Tak, żeby liczba treningów równała się i po lewej stronie jakaś wartość. Jak to zrobić? Tu mamy T, tu mamy 20. Możemy najpierw pozbyć się z prawej strony tej 20. Co muszę wtedy zrobić z obydwoma stronami równania? Najprościej odjąć od obydwu stron równania 20. Jeżeli odejmę od prawej strony, to muszę też odjąć od lewej strony, żeby to ciągle było to samo równanie. Po lewej 54 odjąć 20 równa się 34 równa się. Cała sztuczka polega na tym, że to są liczby przeciwne, czyli po wykonaniu tego działania tutaj mamy 0 i zostaje tylko 8t, czyli 8 razy liczba treningów równa się 34, co oznacza to samo, co 8 razy liczba treningów dodać 20 równa się 54. Jak zrobimy odwrotnie, do obydwu stron tego równania dodamy 20, to otrzymamy to górne równanie. Prawie jesteśmy u celu. Wystarczy już tylko pozbyć się tej ósemki. Jak się pewnie domyślacie, najprościej podzielić prawą stronę przez 8. Jeżeli tak, to oczywiście to samo musimy zrobić z lewą stroną. Te dwie ósemki się skracają. Zostaje nam po prawej stronie równania T równa się 34 ósme, 34 przez 8. 8 mieści się w 34 4 razy. 4 razy 8 to się równa 32. Zostaje reszta 2. 4 i 2 ósme. Albo prościej 4 i 1 czwarta. Możemy sobie pozwolić na 4 i ćwierć treningu według planu podstawowego. Według którego planu mogę pójść na więcej zajęć mając 54 zł. Zakładając, że możliwe są sesje cząstkowe, takie z naliczaniem minutowym, plan próbny pozwala za 54 zł poćwiczyć trochę dłużej niż plan podstawowy.